i panowie, ja teraz pozwólcie, że zajmę kilka minut, bo oczywiście dzielimy radość naszych nauczycieli mianowanych, ale nie za często jest szansa, żeby spotkać się w takim gronie, stąd jeśli pozwolicie, mimo tego nastroju świątecznego, bo to jest piękna rzecz, że tylu naszych niezwykłych nauczycieli jest już, że są to już nauczyciele mianowani, że cieszą się dyrektorzy, że cieszy się pani dyrektor delegatury, że i my tu w samorządzie świętujemy od rana, prawda, choć pracowicie, ale jednak, ale mamy szansę spotkać się też, żeby, jeśli pozwolicie, w kilku myślach pochylić się nad ostrołęcką oświatą. Jeśli nawet nie są to same optymistyczne myśli, to proszę was o odrobinkę cierpliwości, bo chciałem się kilkoma refleksjami podzielić. Mam nadzieję, że nie zepsuję nastroju jednak świętowania, bo to jest pierwsza rzecz. Dzisiaj naprawdę, uwierzcie, drodzy państwo, panie i panowie nauczyciele mianowani, że razem z dyrektorami szkół, z naszym Wydziałem Oświaty i ze wszystkimi, którzy są odpowiedzialni za ostrołęcką oświatę, naprawdę waszą radość dzielimy. Teresa Michalak, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, delegatura w Ostrołęce. Miałam przyjemność uczestniczyć dzisiaj w uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Oczywiście to jest ważna chwila w życiu zawodowym nauczyciela, bo ten stopień to jest taka dojrzałość w zawodzie. Natomiast oczywiście to nie koniec ścieżki awansu zawodowego. Przed nauczycielami mianowanymi jeszcze stopień nauczyciela dyplomowanego i honorowy profesor oświaty. Tak więc mają możliwość doskonalenia się i dążenia do mistrzostwa. A dzisiaj po prostu bardzo dziękuję za trud włożony, by osiągnąć ten stopień awansu. Należy podziękować nauczycielom, dyrektorom, którzy wspierali ich w tym działaniu. Także piękna uroczystość. No i tak na marginesie cieszę się, że ten stopień awansu zawodowego łączy się z gratyfikacją finansową. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Mirosław Rosak, dyrektor Wydziału Oświaty. Dzisiejszy dzień to szczególny dzień, dlatego że 35 nauczycieli, którzy są zatrudnieni w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto Ostrołęka, otrzymało awans na stopień nauczyciela mianowanego. Czy to jest duża liczba? Oczywiście ona w każdym roku zależy od tego, ilu nauczycieli przychodzi do pracy, jaki jest rozwój tej kadry dydaktycznej, ale konsultując tą liczbę właśnie z panią dyrektor delegatury, stwierdziliśmy, że tych nauczycieli jest nieco mniej w ostatnich latach. Być może jest to związane z jakimiś tam cyklami, ale rzeczywiście ta podniosła chwila, która dzisiaj się zdarzyła, jest raz w roku i mamy przyjemność wręczać dyrektorom ostrołęckich placówek oświatowych także akty mianowania, ponieważ jak zwykle co roku odbywają się takie konkursy. W tym roku faktem dotyczył 6 dyrektorów, w tym 2 nowych placówek oświatowych. W tym roku akty mianowania na dyrektorów po konkursach przeprowadzonych w czerwcu otrzymały pani dyrektor szkoły podstawowej nr 5 i dyrektor szkoły podstawowej nr 2 w Ostrołęce, więc mamy 2 nowych dyrektorów. Dzisiejsza uroczystość to też wspaniała okazja do wręczenia nagród jubileuszowych za długoletnią pracę w zawodzie nauczyciela. Pani Grażyna Krystyna Mierzejewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II, obchodziła 40-lecie pracy zawodowej. To wspaniała okazja do złożenia gratulacji oczywiście. Mieliśmy też dwie panie, panią dyrektor przedszkola nr 15, panią Kołakowską Marzenę, która otrzymała nagrodę z okazji 25-lecia oraz panią dyrektor przedszkola miejskiego nr 1, panią Donatę Leszczyńską, która też obchodziła jubileusz 25-lecia. No, takie okazje są oczywiście rzadkie, ale skłaniają do tego, żeby tak jakby zachęcać młodych ludzi do tego, żeby rozwijać się zawodowo. Stopień awansu zawodowego nauczyciela nie jest prosty. Składa się tak jakby z 4 etapów. To stażysta, to nauczyciel kontraktowy, mianowany i oczywiście dyplomowany. Miasto Ostrołęka jako organ prowadzący ma prawo do nadawania tego stopnia nauczyciela mianowanego i oczywiście następuje to po bardzo długim okresie przygotowań, po złożonym egzaminie przed komisją egzaminacyjną, którą powołuje pan prezydent miasta Ostrołęki. I tak w tym roku również się stało. Cóż więcej dodać? Ostrołęcka oświata przygotowana jest na rozpoczęcie roku szkolnego. Myślę, że inwestycje, które zostały poczynione w trakcie wakacji, usprawnią funkcjonowanie tych szkół, pomogą zarówno dzieciom, jak i rodzicom w
codziennej pracy, można powiedzieć, w tym sensie, że przedszkola zostały zmodernizowane. Rozwiązaliśmy szereg problemów, które dotyczyły ostrołęckich przedszkoli, które gdzieś nawarstwiały się od lat, tak jak wymiana okien, modernizacja węzłów ciepłowniczych, czy też węzłów kanalizacyjnych. Wiele, wiele remontów innych oczywiście. Ostrołęckie placówki w trakcie wakacji były termomodernizowane, tak jak szkoła podstawowa nr 10, ten etap jeszcze się kończy w tej chwili. No, jeśli chodzi o kwestię naboru do ostrołęckich szkół, bo to też ważna sprawa do oświaty, zarówno pod kątem przyszłości naszego całego narodu, ale również zapewnienie pracy nauczycielom, to nie było tak źle. Można powiedzieć, że ostrołęckie placówki nie zwalniały nauczycieli, co było bardzo istotne. Staraliśmy się z panem prezydentem Januszem Kotowskim, aby nauczyciele otrzymali zatrudnienia. Tak też w wielu, a nawet w kilkudziesięciu przypadkach się stało, a więc też również to należy uznać za pewien sukces, za duży sukces w zasadzie, który przyczynia się do właściwego, dobrego postrzegania naszej oświaty ostrołęckiej w tym, można powiedzieć, aspekcie szerokim oświatowym, w tym kręgu oświatowym.